pierwszej części koncertu Orkiestra Słupskiej Filharmonii pod dyrekcją Bartosza Olejnika zagrała dwie barokowe symfonie nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Autorem pierwszej jest polski anonim, drugą napisał Mozart. W jego symfonii na skrzypce i altówkę zagrały dwie znakomite solistki, skrzypaczka Maria Nowak i altowiolistka Katarzyna Budnik. Po przerwie orkiestra zagrała kolędy w niezwykle oryginalnym, bo mocno rozrywkowym opracowaniu Michała Grabowskiego. Zaśpiewali je młodzi słupscy wokaliści z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, Słupskiego Ośrodka Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury, Studia Artystycznego Tu Kultura oraz ze Szkoły Muzycznej Yamaha, a razem z dziećmi i młodzieżą kolędy śpiewała także publiczność. Na finał zaprezentowali się goście specjalni. Kolędę przybierzeli do Betlejem, zaśpiewały władze miasta, prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka oraz wiceprezydenci Marta Makuch i Marek Goliński. Towarzyszyli im wszyscy wykonawcy. Koncert zakończył bis. W wykonaniu wokalistów i publiczności były również życzenia od władz miasta.